Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przygotowałyśmy w sumie o wiele więcej, ale ze względu właśnie na czas, który nas goni i to, że lecimy do pracy zaraz, streścimy się. To jest takie podsumowanie tego, co zrobiłyśmy z naszymi dziećmi i jakie przyniosły to efekty. Ja pracuję w grupie 4-5-latków. Koleżanka prowadzi zajęcia metodą pani Lidzi w grupie 3-latków. I to są nasze wstępne efekty, które zauważyłyśmy u dzieci, że chętnie podczas zabaw dowolnych słuchają muzyki, ale także sięgają po instrumenty muzyczne i pytają się nas, czy mogą pograć. Nauczyły się określeń dur i mol i coraz częściej używają określeń piano i forte rozumieją to, że jak na przykład mamy zły humor, to jest muzyka może być smutna, a jak mamy dobry humor, to może być muzyka wesoła. I to są zdjęcia przeprowadzone właśnie metodą profesor Lidii Pajkowskiej. Zazwyczaj prowadzimy je na zasadzie opowieści ruchowych, w których zapraszamy dzieci do krainy muzyki. Tutaj właśnie lecimy z dziećmi do krainy, gdzie zapoznają się z wioliką, ponieważ będąc jeszcze na studiach licencjackich stworzyłam taki jakby swój projekt oparty o metodę właśnie profesor Lidii Pajkowskiej i często stosuję to, że wiolinka jest postacią, która zaprasza dzieci do krainy muzyki.